Operacja Czysta Rzeka, tu widzimy na koszulce logo. Ile osób dzisiaj, co to za młodzi ludzie, skąd są i jakie jest dzisiaj wasze zadanie bądź plan? Część ludzi jest z drużyny wędrowniczej, część ludzi jest z drużyny starszoharcerskiej. To jest młodzież z Białej Podlaskiej i z okolic. Zaczynamy tutaj od mostu przy obwodnicy rzeka Klukówka, idziemy do Krzny i zawijamy kawałeczek na Krzny w zależności od tego, ile nam czas pozwoli. Ja nazywam się Asia. Nazywam się Ada. Magda. I Gosia. I Gosia. Nie boicie się dzisiejszej akcji? Nie. Może być mokro. No może, ale my jesteśmy pełne energii i będziemy sprzątać, damy radę. Dokładnie. Co jesteście wyposażone? W rękawiczki. O, zaraz pokażę. Worki na śmieci. Rękawiczki, worki na śmieci. Tak. Pierwszy raz tego typu akcji? Biorę udział? Tak, pierwszy raz biorę udział. Jak to jest? Pierwszy raz? Tak, też pierwszy raz. Pierwszy raz? Też tak. Czego się spodziewamy? Dużo tych śmieci może być? No zawsze trudno się spodziewać, co no, może być. Z Dawidem. Grzegorz. Paweł. Szymon. Krystian. W co jesteście wyposażeni? Macie jakiś sprzęt specjalny? Buty, gumofilce. Buty naprawdę takie traperskie, można rzec nawet harcerskie, nowojskowe. Rękawiczki? Rękawiczki są, mamy plecaki, z których mamy worki na śmieci, niekiedy łopatki do odgrzebywania bardziej zagrzebanych śmieci. Niesamowite. Słuchajcie, który z was jest po raz pierwszy, który już być może uczestniczył w tych akcji? Czy wszyscy po raz pierwszy? Raczej wszyscy są po raz pierwszy. Czego się spodziewamy? Spodziewamy się dość dużej ilości śmieci, jak to zwykle w Polsce, na brzegach rzek, w lasach. Nigdy się nie nauczymy. Myślę, że potrzebna jest tutaj duża świadomość społeczna w tej chwili. Czego wam życzyć? O, dobrej pogody. No słońce właśnie wychodzi. A to bardzo dobrze nam wychodzi. Słońce, będzie lepiej się pracowało. Jeszcze do wyposażenia, to podstawowym elementem wyposażenia jest nasz dobry humor i zapał do pracy.